skąd dobór takiej sztuki, bo to duńska legenda, i skąd pomysł na przedstawienie dla osób niesłyszących, bo to jest bardzo rzadki przejaw empatii, zwłaszcza u tak młodego człowieka. Jeśli chodzi o wybór repertuaru, to jest jakiś znak rozpoznawczy migawek. Bardzo często pracujemy na takich opowieściach zebranych, kiedy wchodzimy w jakieś miejsce, jakieś łódzkie podwórka, czy ostatnio w dzielnicę Rozbark w Bytomiu, i pracujemy na zbieranych opowieściach. A właśnie drugą częścią naszego repertuaru są baśnie i chyba mówię za całą naszą grupę. Po prostu bardzo wierzymy, że te baśnie, te najstarsze baśnie, mają w sobie jakąś głęboką prawdę, o której my często zapominamy, i próbujemy te baśnie przywracać z bardzo różnych stron świata, bo i opowiadaliśmy baśnie z Bliskiego Wschodu, i opowiadaliśmy baśnie chińską, teraz duńską legendę z północy. I to jest coś takiego, na czym nam bardzo zależy, żeby zaglądać w te baśnie i pamiętać, że one są nie tylko dla dzieci, i że one czemuś bardzo ważnemu służą, służą spotkaniu, bo te najstarsze grupy, to opowiadanie baśni przez rodziców, dla dzieci, przez szamana, dla swojej wioski. To jest jakaś ogromna nasza mądrość, która jest prastara i o którą musimy dbać, i nie wolno nam tych baśni zapomnieć nigdy. Mamy wśród was osobę, aktorkę, która jest osobą faktycznie niesłyszącą, i zakładam, że też nie było łatwo zostać pani aktorką z taką wadą słuchu, która jednak cały czas w naszym społeczeństwie zamyka pewne drzwi. Tu w Polsce często dużo barier jest. Słyszący myślą, że głusi są gorsi, mniej mogą, tak? A to nieprawda jest, bo głusi są równi jak słyszący. I słyszący muszą otworzyć oczy, po prostu, bo nie ma wiedzy, ludzie nie wiedzą. Muszą naprawdę poznać i zrozumieć, że głusi i słyszący są różni, że mogą używać, co używać? Że słyszący używają języka fonicznego, a głusi, że to są dwa różne światy, ale one są równe, jakby trzeba to zauważyć. Mogę być głuchą aktorką. Ruch, że ruch i ciało, jakby mam to samo, tylko nie mówię. Tak, ale mam mimikę całą, ciało, i ogólnie wszystko mogę robić, tak? Mogę pokazywać wszystko ciałem, tak? Mogę migać i wyrażać te ekspresje jakby, no tylko nie przez gadanie, tak? Chciałabym, żeby Polska była wolna od barier. Z pewnością jako projekt Migawki będziemy tworzyć kolejne spektakle dla widzów słyszących i dla widzów głuchych, bo to są dla nas tak samo ważni widzowie w tym składzie, a może nawet w większym, bo spotykamy kolejnych artystów, którzy się fascynują tą pracą. I jeśli będziecie chcieli nas spotkać, to nazywamy się Projekt Migawki. Można nas znaleźć na różnych festiwalach teatralnych, ale też w internecie, na Facebooku i na YouTubie. Są tam też takie krótkie formy, które stworzyliśmy w czasie pandemii, kiedy wszystko było zdalne. No i też mamy nadzieję, że prędzej czy później tutaj w Opolu stworzymy spektakl w jednym czy w drugim teatrze, także polecamy się. Dziękujemy bardzo i na to liczymy.